Dany jest ciąg AN określony następującym wzorem. Naszym zadaniem jest obliczenie wartości wyrażenia A20 minus A10. Co musimy zrobić, żeby obliczyć tą różnicę? Musimy oczywiście znać wyraz 20 tego ciągu oraz wyraz 10, wartości tych dwóch wyrazów, a następnie je od siebie odjąć. Czyli obliczymy najpierw kolejno A20, a potem A10. Jak obliczyć 20 wyraz tego ciągu? Po prostu podstawiamy pod n wszędzie 20. No i tak otrzymane wyrażenie przekształcamy teraz. Minus 1 do 20 to po prostu 1, a w ułamku otrzymujemy minus 18/4. Wymnażamy i otrzymujemy wyrażenie minus 9/2. Teraz obliczymy 10 wyraz. Czyli co robimy w tym celu? Oczywiście podstawiamy pod n wszędzie 10. No i tak otrzymane wyrażenie teraz przekształcamy, otrzymując kolejno 1 razy minus 8/7, czyli po prostu minus 8/7. No i teraz pozostaje po prostu obliczyć szukaną różnicę, czyli A20 minus A10. Podstawiamy pod A20 wyliczoną wartość minus 9/2 minus A10, czyli minus 8/7. No i teraz przepisujemy, zamieniając dwa minusy na plusa i jednocześnie sprowadzając do wspólnego mianownika, czyli zamieniamy 8/7 na 16/2. Dodajemy teraz te dwa ułamki do siebie, otrzymując odpowiedź 7/2. Czyli piszemy, że odpowiedź do naszego zadania jest A20 minus A10 równa się 7/2.